działania w obszarze sztuki plastycznej. Grupę współtworzą Dorota Kulicka, Artur Kulik, Magdalena Buncik oraz Renata Sobczak. Pokrótce przedstawię sylwetkę artystów. Dorota Kulicka ukończyła studia na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Od kilku lat zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków i Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków. Laureatka wielu znamienitych nagród. Pierwsze miejsce w konkursie Zapachy Życia, druga nagroda w 13. Ogólnopolskim Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli, wyróżnienie honorowe 5. Międzynarodowego Biennale Obrazu Quadro Art, nagrodę Marszałka Województwa Lubelskiego w 14. Ogólnopolskim Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli, nagrodę w dziedzinie twórczości artystycznej, powszechniania i ochrony dóbr kultury za rok 2019, przyznana przez Zarząd Powiatu Bielskiego oraz trzecia nagroda w kategorii malarstwo w 16. Ogólnopolskim Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli. Wielkie brawa. Pan Artur Kulik, twórca samochodów, urodzony w Płocku na Dolnym Śląsku. Uprawia malarstwo akrylowe, małe formy rzeźbiarskie i ceramikę unikatową. Brał udział w wielu wystawach Bielskiego Środowiska Plastycznego. Prezentował również małe formy rzeźbiarskie. Projektował plakaty i zajmował się montażami cyfrowymi. Brawo! Pani Magdalena Wójcik mieszka i pracuje w Białej Podlaskiej. Zajmuje się malarstwem kształtowym. Autorka wielu wystaw indywidualnych, m.in. Udomowienie, Rodzina, Sekrety Sfumato oraz autorka książki poetyckiej Sfumato. Tak o sobie mówi pani Magdalena. W malarstwie ceni fizyczny aspekt procesu tworzenia i jego poetyckie oblicze, kiedy myśl spotyka się z intuicją i gestem. Obraz staje się materialnym przedmiotem, który odbiorca odczytuje na własny sposób. Moje obrazy biorą się z czułej obserwacji rzeczywistości. Doszukuję się w niej powtarzalności i ciągłości. Notuję momenty, kiedy w prawdziwym życiu widzę odbicia mitu, archetypów, filozofii i historii sztuki. Brawa. Pani Renata Sobczak, której dzisiaj nie ma z powodu operacji kolana, mieszka i tworzy w Białej Podlaskiej. Ukończyła Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie. Obroniła dyplom z grafiki warsztatowej pod kierunkiem profesora Maksymiliana Smocha. Zajmuje się malarstwem oraz rysunkiem. Wierzy w siłę wyobraźni, moc niebieskiego koloru, magię dziecięcych przeżyć. Brawo. Tak. Korzystając z okazji, chciałabym jeszcze teraz zaprosić na kolejne wydarzenie, które odbędzie się 28 października o godzinie 17 tutaj w Centrum Kultury Chrześcijańskiej. Przedstawimy Państwu twórczość malarską oraz literacką pana Piotra Kowieskiego. Chciałabym bardzo serdecznie Państwu podziękować za przybycie, organizatorom za pięknie zorganizowaną wystawę, panu Wójtowi za świetną zapowiedź internetową, naprawdę. Może rozszyfruję naszą nazwę, co słychać. No właśnie, co słychać, a nie co widać, a przecież my malujemy. No właśnie, nie tylko malujemy. Zajmujemy się również ceramiką, artą. Magda pisze, ja rysuję też oprócz malowania. Renia też robi grafiki i też rysuje. A co słychać? No właśnie, co u nas słychać? Co słychać w naszych pracowniach? Co jest w naszych głowach? Co słychać w sztuce, tutaj naszej lokalnej, bliskiej, ale też w Polsce, w Europie, na świecie. Poczuliśmy potrzebę spotkania się i wymiany tych wszystkich informacji między sobą, takiego wspierania się twórczego. Każdy z nas jest indywidualnością, tworzymy sami, ale no właśnie, wyjrzeć się do tego, żeby być grupą, żeby pokazywać radę, właśnie wymienić się ze sobą doświadczenia, wspierać się. Nie tylko w procesie twórczym, ale również w takich sytuacjach prywatnych, właśnie zdrowotnych, jakichś problemach. Staramy się być razem. Ta wystawa jest szczególna, proszę Państwa, to jest to nasza pierwsza wystawa wspólna.
Ja chciałbym serdecznie podziękować naszym wspaniałym artystom za to, że zechcieliście Państwo pokazać nam swoją sztukę w Centrum Kultury Chrześcijańskiej. Dziękuję Pani Dorocie, naszej mieszkance, Pani Magdalenie, Pana Rogi, nieobecnej Pani Renacie i za oprawę muzyczną. Dziękuję Panu Grzegorzowi. Thank you.